Zdrowia, wojenne mienie bezspadkowe, czyli do kogo należy ten hajs? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No to w Ameryce. W Polsce jest kontrowersyjna ta sprawa 447, którzy w zasadzie to jest założone demokraci, socjaliści żydowskiego pochodzenia z reguły doszli do wniosku, że pozostawienie mienia żydowskie w Polsce należy do grup żydowskich. Także nie należy do stanu, nie należy do państwa, nie należy do dzielnicy, nie należy do miasta. Należy do organizacji, które myślą, że są, że reprezentują tych, którzy zeszli z tego świata, zostawiając jakieś pieniądze za sobą. No i tu jest ciekawa sytuacja, dosyć bardzo podobna, bardzo analogiczna, no bo w Ameryce dosyć popularną rzeczą są skrzynki bankowe. Czyli skrzynki bankowe, jak ktoś ma konto, czy czekowe, czy oszczędnościowe, czy jakiekolwiek, no to w zasadzie w swoim banku mają tam swoim za murami, za bramami, wchodzi się do pokoju, tam 5-metrowych betonów, no i są skrzyneczki, te sejfy tak zwane, no i tam można trzymać co się chce, paszporty, jakieś dokumenty, jakieś umowy tego rodzaju, no ale bardzo dużo rzeczy też ludzie wkładali, to były bonds, czyli obligacje, czyli zobowiązania państwowe. Ogólnie większość stanów, co oni robią, to robią to, że jeżeli taka skrzynka w banku jest opłacona na 5, 10 czy 15 lat, no i po pewnym czasie nie jest opłacana, no to bank nie nabywa praw własności do tego, co jest w tej skrzynce. Prawa nabywa stan. Stan, czyli tak jak powiedzmy kraj europejski, no to w Ameryce jest stan amerykański. Jest 50 stanów, w Europie jest tam kilkanaście, kilkadziesiąt państw. No ale przechodzi to na własność rządu, można powiedzieć, na własność rządu. Tyle tylko, że w Ameryce nie rządu do Waszyngtonu, tylko rządu w tym stanie, w tym powiedzmy województwie czy państwie. No i to jest zorganizowane dosyć dobrze, bo oni otwierają te skrzynki, jest jakiś tam czas, kiedy ta skrzynka jest nieopłacana, to wtedy jest powód, żeby ją otworzyć. Później jak się otworzy, to trzeba sprawdzić, do kogo to należało, znaleźć właściciela. Jak właściciela nie można znaleźć, no to znaleźć trzeba spadkodbierców. No i to się tak odbywa, że bardzo często wielu w Stanach po prostu ogłaszają, mówią sprawdź tu i tu swoje nazwisko, czy może masz pieniądze dla siebie, tak? No i później ludzie mogą szukać tam wujka, dziadka, ojca, matkę i tak dalej, brata, czy samego siebie, czy jakieś pieniądze tam nie czekają, no bo bardzo często powiedzmy są nieskasowane są pieniądze za wypłatę, czy są jakieś pieniądze, które wyszły, bo były zwroty, powiedzmy, ktoś zapłacił rachunek jakiś za prąd, czy za gaz, czy jakieś inne, no i później te czeki jakoś wróciły i wszystkie te pieniądze, które są zapłacone, a nie odebrane, to w zasadzie ten, co zapłacił, nie może wziąć tego z powrotem. Te pieniądze nie wracają do tego, który dał te pieniądze i wszystko przechodzi do przechowalni. No i ta przechowalnia po pewnym czasie, stan sam w sobie robi akcję ogłaszania, no i później jak już ogłasza rok, dwa, czy pięć, czy dziesięć, to jak już się nikt nie zgłosi, to po prostu te pieniądze przechodzą do funduszu stanowego. No i tutaj jest teraz właśnie ta kwestia tych obligacji, zobowiązań wojennych, no bo w czasie II wojny światowej Stany Zjednoczone, rząd z Waszyngtonu wydawał te obligacje. No i te obligacje były powiedzmy tam po 20, 50, 100 dolarów, no ale one były płatne 20 czy 40 lat potem.
czyli powiedzmy z 42 roku, no to byłby 62 rok czy 82 rok. No i to było jeszcze popularne, jeszcze po wojnie. Po wojnie bardzo często ludzie przychodzili, to nie dawali tam w kopercie jakichś pieniędzy, tylko dawali właśnie te obligacje. No i one były oprocentowane tam na 2, 3 czy 4%, ale płatność powiedzmy po 40 latach. Jeżeli oprocentowanie by było 7%, no to jest taka reguła matematyczna 72. Czyli powiedzmy, jeżeli by było 7%, to po 10 latach by się podwajałaby się wartość. Czyli powiedzmy, jeżeli ktoś kupił za 100 na 7%, no to miałby $200 po 10 latach, $400 po 20 latach i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to nie były 7% oprocentowania oszczędnościowe, ale mniejsze, no ale to jednak się składało. No i w Missouri to taka historia była, że trzy rosyjskie babki, tam dziewczyny, Bessie, Anna i Mary Segal, one odkładały te pieniądze od lat 40. i 50. No i się okazało, no odkładały po 25-30, po $50 od lat 40., 50., 60. No i one zmarły w 1998 roku. Wszystkie w zasadzie nigdy nie poślubiły nikogo, nigdy nie miały dzieci. No i kompletnie te bond zostały w banku w Kansas. No i się okazało, że wartość po tych wszystkich oprocentowaniach jest $670,000. Kobiety umarły dosyć biednie i nie zostawiły za sobą dosyć dużo, no ale te bond, które były w tym banku, no to reprezentowały dosyć sforą pieniądze. No i kiedy to było odkryte? No było to odkryte wtedy, kiedy prawnicy się wzięli za to, no bo prawnicy ci stanowi zaczęli patrzeć, mówią: okej, no otwieramy te skrzynki bankowe i tak dalej, no ale co z tymi obligacjami? Może tam coś będzie. No i zaczęli, starali się odzyskać te pieniądze. No i powiedzieli, że te pieniądze należą się do stanu. Bezspadkowe rzeczy należą się do stanu. No i tam były pewne komplikacje. Państwo mówi, że w zasadzie nie może dać ich pieniędzy do stanu, tylko musi dać właścicielom. A jak nie ma właściciela, no to nikomu nie będzie dawał. A stany mówią: chwila, oni mieszkali na naszych terenach, oni kupili to, to się wszystko przedawniło, no i te pieniądze w zasadzie należą do nas. No i poszło to do sądu i tam się przepychają. Te obligacje właśnie szczególnie były z drugiej wojny światowej. No i wielu ludzi mówi, że w zasadzie cała ta wojna, te opłaty, no powiedzmy Rosjanie przecież dostali przez Murmański, przez wszystkie te ciepłe porty, to dostali straszne ilości broni. Tak samo jak i Anglia dostawała lend-lease, czyli takie pożyczki, darowania, no to dużo właśnie było z tych bonds, no bo tak się mówi, że rząd to może drukować pieniądze i wtedy nie ma problemu, no ale drukowanie pieniędzy to powoduje inflację, także wysysanie tych pieniędzy od ludzi, którzy zarabiali te pieniądze, no to jak oni kupowali te obligacje, szczególnie, że miały być do spłacania 20 czy 40 lat, no to wtedy nikt nie zwracał uwagi. No teraz od 2012 roku to wszystkie te obligacje to już są elektroniczne, no ale do 2012 roku no to były w zasadzie papierowe. No i w New Jersey to się właśnie zaczęło, że oni mówili, że muszą mieć prawo do tych bonds, no ale jeszcze ci prawnicy się zorientowali, że to nie jest tylko to, jak fizycznie są te obligacje, no bo jeżeli
rząd federalny mówi, jeżeli macie te fizycznie te obligacje, no to będziemy rozmawiać. A wszystkie, a 24 stany zaczęły twierdzić, że to trzeba spojrzeć troszeczkę szerzej, no bo te obligacje były wydane, tam wszędzie jest zapisane, kto je kupił, no i w zasadzie te stany mówią, to my chcemy wiedzieć, kto z naszego stanu kupił te obligacje i te obligacje teraz, jeżeli nie były zamienione na gotówkę, my postaramy się znaleźć właścicieli, a jak właścicieli nie znajdziemy, no to wtedy będzie należało do nas. To jest 25 miliardów dolarów. To jest 25 miliardów dolarów. No i w tych Stanach ogólnie rzecz biorąc to jest dosyć popularne, no bo oni mówią, o, my pracujemy dla was, te wszystko, przyjdźcie, zbierzcie te swoje pieniądze, one czekają na was, to jest wszystko ładnie zorganizowane. No tyle tylko, że większość tych właścicieli jednak nie jest w stanie być znaleziona. I jest właśnie ten argument, że Stany mają prawo do pieniędzy swoich mieszkańców. Jeszcze raz powiem, Stany mają prawo do pieniędzy swoich mieszkańców. No i faktycznie, a 447 to zmienia, powiedzmy, coś takiego, tak? No bo trudno by było, żeby w Ameryce ktoś przyszedł i zaczął szukać rodzin żydowskich, które zostawiły mienie bezspadkowe i zacząć mówić, te pieniądze należy do Żydów, to należy do Żydów, to należy do Żydów, to Stany, pojedyncze Stany, zostawcie te pieniądze i one należą do nas. Jeżeli w tym w Kansas właśnie, to oni odkryli te 800 ileś tysięcy w tych bond, z czego 670 to było dla tych rodzin. No Kansas tak się rozbestwił, że doszedł do wniosku, że poszukuje, czy chce 150 milionów dolarów właśnie w tych obligacjach, których fizycznie nie posiada. No na dzień dzisiejszy, no to przy tej inflacji to już jest ponad 200 milionów. No i sędzia w sądzie krajowym właśnie na temat tych federalnych roszczeń powiedział, że stan Kansas ma prawo do tego, żeby przejąć te pieniądze. Rząd federalny oczywiście się odwołał. No dużo jest właśnie takich historii, że ludzie tam dostają powiadomienia, że jakiś stryjek czy wujek powiedzmy zostawił pieniądze, no i tyle tylko, że tak, prawnicy wezmą 1/3, stan sam w sobie, no tam nie bierze nic, bo się znaleźli ci spadkobiercy, no ale jeżeli nikt nie jest znaleziony, no to prawnicy są zapłaceni przez stan za poszukiwania tych spadkobierców, no a stan dostaje ciężkie pieniądze. Także, że większość ludzi, którzy dostaje powiedzmy te 1000 czy 2000 czeki, no to właśnie są od takich tych obligacji kupionych co za 100 czy 200 czy dolarów, no bo te pieniądze, 100 dolarów, no to były spore pieniądze, bo to w latach 70. powiedzmy, to ludzie zarabiali dolara na godzinę, a w latach 40. no to zarabiali po 10, 15, 20 centów, także jeżeli na tydzień zarabiał powiedzmy 10 dolarów, no to kupienie bonds czy tych obligacji za 100, no to powiedzmy to było 10 tygodni, to były spore pieniądze nawet wtedy, czy szczególnie wtedy. No ale to jest właśnie takie rzut czy oświetlenie zagadnienia mienia bezspadkowego. Jest dosyć proste, żadne organizacje społeczne się nie podłączają do tego, jest to bardzo, bardzo czyste. Ktoś umiera bezspadkowo, nie znajduje się spadkobierców,
przechodzi wszystko dla stanu, czyli państwa. W Ameryce jest ten federalny i ten stanowy, także to troszeczkę komplikuje. W każdym razie nie ma mienia bezspadkowego dla organizacji o podobnych, powiedzmy, przekonaniach religijnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do naciśnięcia, dzwoneczek dzyń dzyń o zawiadomieniach. Piszcie, pytajcie, polecajcie na Facebookach, na Wykopach i do następnego codziennego filmiku.